Piłkarze Pszowskiej Amatorskiej Ligi zakończyli sezon w miniony weekend. Cztery najlepsze drużyny wystąpiły w turnieju Final Four, który wyłonił zwycięzcę pierwszego sezonu pszowskich rozgrywek. W meczu finałowym najlepsi okazali się zawodnicy drużyny Niebieskich Pszów. Pszowscy piłkarze amatorzy zakończyli w miniony weekend pierwszy sezon swoich rozgrywek ligowych. Organizacyjnie jest jeszcze parę niedociągnięć z naszej strony. My zdajemy sobie z tego sprawę, poprawiamy się, uczymy się. Jeżeli chodzi o poziom sportowy, no to nas zaskoczy pozytywnie, tak? Mecze są wyrównane, są emocje były do końca, nie wiadomo było, kto do tego Final Four awansuje. Ostatecznie do turnieju finałowego awansowały drużyny Niebieskich Pszów, Huka Chnacyna, ekipy z Pachlerzy i KS Majakowskiego. Najlepiej w turnieju spisali się zawodnicy Niebieskich i to właśnie oni będą faworytami kolejnej przygotowywanej już edycji. Następna edycja rusza od września prawdopodobnie. Zapisy będą od poniedziałku pewnie już zaczniemy jakoś reklamować nową edycję Pszowskiej Ligi Orlika. No i liczymy na to, że tych drużyn zgłosi się dużo więcej. W tegorocznej edycji do rywalizacji stanęło 7 ekip.